Cześć, witaj na kanale. Subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Co jest? 42 lata, pacjent bólowy we wstrząsie, płytki kontaktowe, wodowo-chłodny. Tętno 115, ciśnienie... Daj posłuchać. Ciśnienie 72-40, EKG z cechami zawału. Mamy tu ostry szmer skurczowy. Szanowni Państwo, postaram się brzmieć jakoś tak płynnie, bo jestem troszeczkę taki wzruszony i poruszony. Wzruszony do tytułu ambasadora i dziękuję bardzo za to, naprawdę duże zaskoczenie. A poruszony też, bo wiadomo, jestem kot, a warszawski jest to z psem, więc trochę mogę się mylić. To jest dosyć nietypowa prośba. Mamy pacjenta po czterech zawałach, chcemy uratować mu życie. Ale serce... Gonimy zachód. Dobrze. Jakie macie rokowania dla takiego pacjenta? Możemy człowiekowi przedłużyć życie o 10 lat. Może 20. Obecny stan pańskiego umysłu. Koncentracja. Jaki jest sens tego, czym się pan zajmuje? Dzielić się radością. Pięćdziesięciodwuletni mężczyzna z kardiomiopatią. Przecież widzę, że nie kobieta. Pacjent z kardiomiopatią niedokrwienną. Cztery zawały serca. Ostatnie 3 miesiące temu z migotaniem komór i zatrzymaniem krążenia. Potrzebował 5 wstrząsów po 300 dżuli każdy, żeby uzyskać normalny rytm. Ostatni atak spowodował trwałe uszkodzenie lewej komory z frakcją wyrzutową 12%. Duszności, obrzęk kończyn dolnych, poza tym żadnych innych kłopotów medycznych. O, moja postać w serialu Belfer 2, jak widać na załączonym obrazku, jest coraz bardziej zmęczoną postacią. No, ten wątek się mocno rozwija w tej transzy. Trzeba przyznać, współpraca głównego bohatera z Centralnym Biurem Śledczym Policji będzie miała wiele wymiarów. Bardzo dużo oferujemy, naprawdę, i on... To niesamowite, że ma pani takiego męża. Tak pan uważa? Tak. On... Pan docent całkowicie poświęca się pracy. No właśnie widzę. W obecnych bezrobotnych czasach zawód narzeczonego jest tak samo dobrym, a może nawet i lepszym zajęciem jak każdy inny. Do tego trzeba być wysokim brunetem i mieć baczki. Spełniając w całości wyżej wymienione warunki, pan Władysław Prałatek był kolejnym narzeczonym większej części pomocnic domowych, tak zwanych kucht zatrudnionych w okolicy jego zamieszkania. Witamy w zespole z kombinu, sobie jakiś fartuch. Marian? Romuald Cichoń. Gratuluję. A, Maria, właśnie. Bypass ci zniknął. Jak zniknął? No wchłonął się w komorę. Młody, możliwe? Co? Nie, chyba nie. Ja na poważnie. Pacjent przedwczoraj zniknął. Znajomo? Tak. Kurwa, tak czułem. Przygotowania w ogóle do filmu Bogowie rozpoczęliśmy tu niedaleko was, gdzie teraz dzisiaj siedzimy. Tu jest siedziba produkcji Watch Out Production Piotrka Staraka i tu mieliśmy czytanie scenariusza i to było dla mnie świetne, jak pytasz o to, jak ta wyglądała praca i to jest dla mnie genialne, jeżeli masz czas. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeżeli chcesz więcej, daj lajka, zostaw komentarz i udostępnij nas na Facebooku. Zobacz także stronę nadrukujemy.pl, gdzie możesz stworzyć własny nadruk na t-shircie, bluzie bądź innym gadżecie.